Monsieur ambassadeur, Monsieur Fabrice Odon, Madame et Monsieur, merci pour votre invitation. Je suis très content de cette rencontre. Dans mon travail au ministère, j'apprécie beaucoup les rencontres avec les entrepreneurs et leurs syndicats. Je voudrais présenter en polonais quels sont nos projets dans un proche avenir. Polska gospodarka, jak Państwo wiecie, ma się dobrze. Zawdzięczamy to wielu czynnikom i przyjdzie jeszcze czas na szczegółowe analizy. W mojej ocenie to przede wszystkim efekt dywersyfikacji, rozwoju przemysłu i jego znaczenia oraz eksportu. A eksport wraz z importem to współpraca i uczestnictwo w międzynarodowych sieciach produkcyjnych. To są główne czynniki, które powodują, że recesja w ubiegłym roku była płytka i mamy duże szanse na szybki wzrost. Bardzo ważnym czynnikiem w tej całej układance jest współpraca z Francją, z francuskimi przedsiębiorcami. Dokładnie wiemy, jak silna jest ta współpraca, jakie są więzi, jaka jest wymiana i bardzo to sobie cenimy. I to nie jest kurtuazja, tylko stwierdzenie twardych faktów. W tym roku czekają nas w Polsce przełomowe decyzje. One dotyczą kwestii 7-letniego budżetu Unii i jego aplikacji i planu odbudowy. To na 6 lat. A zatem praktycznie w tym roku wyznaczymy kierunki rozwoju polskiej gospodarki na najbliższe 7, a nawet 10 lat, biorąc pod uwagę, w jaki sposób fundusze unijne, które katalizują rozwój Polski, będą finansować przedsięwzięcia, które przewidujemy. W Polsce trwa dyskusja przede wszystkim nad Krajowym Planem Odbudowy. To jest bardzo trudny instrument. Nawet tu dyskutujemy w ministerstwie, że być może Komisja Europejska krajom członkowskim postawiła zbyt trudne zadanie. I dyskusja toczy się według mojej wiedzy w wielu krajach europejskich. Tym niemniej dostosowujemy się do parametrów określonych w planie odbudowy i będziemy kłaść ogromny nacisk na cyfryzację, dekarbonizację i transformację energetyczną. Podobnie będzie działo się w przypadku umowy partnerstwa. Te środki finansowe, które są objęte tymi instrumentami, muszą być rozdzielone. My o tym wiemy, ale przygotowujemy takie plany działania, które pozwolą to zrobić i jednocześnie zdynamizować Polskę. Wyzwania są niesamowite, zwłaszcza jeśli chodzi o kwestie transformacji energetycznej. Niezależnie od tych planów, które przygotowuje polski rząd, też chciałbym Państwa poinformować, że w tym ministerstwie, akurat pod moim kierunkiem, ja nie wiem, czy to dobrze, tym niemniej na mnie spoczywa obowiązek pracy nad kilkoma dokumentami o wymiarze strategicznym dla współpracy gospodarczej. To przede wszystkim strategia produktywności. Dokument ramowy, który ma określać główne punkty w wizji takiego rozwoju polskiej gospodarki, żeby przechodziła od modelu o wysokiej pracochłonności na model o wysokiej wydajności, kapitałochłonności, model, który daje większą wartość dodaną. Ponadto pracujemy równolegle nad polską polityką przemysłową. Ten dokument ma być nieco inny niż dokumenty, które przyjmowane są w innych krajach. Będzie miał nie tylko wymiar horyzontalny, te podstawowe osie rozwoju są zdefiniowane i zgodne z politykami europejskimi, ale on będzie miał też wymiar sektorowy. Chcemy zidentyfikować kluczowe sektory, które powinny być przedmiotem interwencji przyspieszającej rozwój i transformację. I wreszcie dokument, który też w tym roku musimy przyjąć,
to krajowy program kosmiczny. Na technologie kosmiczne znalazły się środki finansowe w Krajowym Planie Odbudowy, a krajowy program kosmiczny ma za zadanie rozwijać bardzo innowacyjną współpracę z firmami dynamicznymi, szybko rozwijającymi się i będącymi w dialogu z firmami poza granicami Polski. Ja wiem, że pan premier Morawiecki, kiedy przyjechał ze spotkania z prezydentem Macronem, też zwracał uwagę na kwestię rozwoju przemysłu kosmicznego. A zatem to też jest bardzo ciekawy obszar współpracy. Firmy, które mamy dzisiaj w tym obszarze, to są w zasadzie dojrzałe start-upy i firmy post-start-upowe. Bardzo dynamiczne, bardzo nowoczesne. Nie jest ten sektor jeszcze duży, ale mamy wielkie nadzieje w jego rozwoju. A zatem ten rok, drodzy Państwo, to będzie rok decydowania o kluczowych strategiach rozwojowych, ważnych dla gospodarki Polski, ale ponieważ my zwracamy uwagę na pracę w szerszym wymiarze, w wymiarze europejskim, ważne też będą dla Europy. Bo podam tylko jeden przykład, żeby nie mówić za długo, mianowicie w Krajowym Planie Odbudowy, też z inicjatywy tego ministerstwa, znalazły się środki finansowe na wytwarzanie substancji farmaceutycznych, tak zwanych API. I tutaj w Krajowym Planie Odbudowy chcemy też tym się zająć. Powstał specjalny zespół do spraw bezpieczeństwa lekowego. Mam akurat przyjemność przewodniczyć temu zespołowi. Pracujemy nad tym, żeby w ramach europejskich starań zabezpieczyć przyszłość lekową Europy. Generalnie zwracamy uwagę, budując nową wizję gospodarki Polski, na priorytet bezpieczeństwa, na znaczenie innych, krótszych i bezpiecznych łańcuchów dostaw oraz dostępność surowców i półproduktów dla produkcji w Europie. Widzimy dzisiaj problemy, które mają firmy, na przykład z półprzewodnikami. Widzimy problemy farmaceutyczne. Myślę, że cała Europa, w tym również Polska, musi z tego wyciągnąć lekcje i naukę. Panie i panowie, chciałem wam bardzo podziękować za zorganizowanie tego spotkania, za zaproszenie mnie. Z wielką serdecznością widzę i słucham po raz kolejny pana ambasadora Frederica Bie, z którym miałem przyjemność już kilka razy spotykać się. Liczę na dobrą współpracę. Pozostaję z państwem przez godzinę i będę przysłuchiwał się dyskusji. Gdyby pojawiły się pytania, jestem do waszej dyspozycji. Bardzo dziękuję za uwagę.